jak wygląda meczet w środku, to już widzieliście. Tutaj ewidentnie za mną jakiś meczet. Obok, z tego co się udało wnioskować, jest jakiś muzeum. Dobra, tam to... Idziemy w tą stronę. Za tym jest posadzenie, więc tutaj też wszystko praktycznie, wiecie, pozamykane. O! Podchodzimy do maczetów. Moi drodzy, tak wygląda meczet w środku. Oczywiście buty na zewnątrz. Trochę literatury. To jak wygląda meczet w środku, to już widzieliście. Kurde, kurtka mi nie wyschła. No i właśnie, bo mówiłem wcześniej, że ta ulewa była, więc ogólnie jaki zrobiłem myk. Z racji tego, że rzeczywiście trzeba sobie radzić, no to wyjąłem z szafy wieszaki, bo w szafie. To mi nie wyschną. W sensie nie wieszaki, tylko to, co na nich powieszę, więc wyjąłem wieszaki. Powiesiłem spodnie, ale musiałem ten wieszak powyginać, żeby złapać się za sznówki. To wam też mówię, jak wy byście kiedyś byli w takiej sytuacji. Złapałem za sznówki, żeby była większa powierzchnia suszenia. To było ze mną. Inaczej nie było, jak rozwiesić jak normalnie. Kurtkę tak samo. No ale co zrobić z butami? Kolejny wieszak, kolejne powyginanie, włączenie klimatyzacji, zaczepienie butów na tym wieszaku od kratkę od klimatyzacji i włączenie klimy na noc. Więc ten głos, którym ja teraz do was mówię, to nie znaczy, że ja jestem przechlany, tylko po prostu zimno było. No ale słuchajcie, buty mi wyschły. Te adidaski, co może tam przed chwilą, jak zakładałem je po wyjściu z meczetu, widzieliście, no normalnie mi wyschły, w przeciwieństwie do skarpetek, które zostawiłem zamknięte w szafie. Dlaczego zamknięte? No możecie się domyśleć, dlaczego zamknięte, tak? Dalej się stosuje. Wydawałoby się, że wyschnął jak pierwszy. Także jak coś pamiętajcie, klimatyzacja osusza powietrze. Dla
lat na ACR. No to patrzcie sobie dalej. No typowe takie turystyczne miasteczko. Stragane, niestragane, drewniane bramy. Keo. Keo to jest w ogóle ichniejsze piwo. Marcin, tobie smakowało to piwo? Średnie było. Średnie. Ja tam się trzymam swojego Carlsberga, jak wiecie. Wina lepsze. No, Marcin twierdzi, że wina mają dużo lepsze, no ale... Jeszcze raz? O, a tu byliśmy wczoraj, właśnie. Słuchajcie, to jest ta knajpa. Nie mam pojęcia, przy jakiej ona jest ulicy. Ale jest świetna. Za ile? Za 15 euro. No dostaliśmy tyle żarcia, że... No zaraz, to już może jak mówię, to już nie widzicie. Za 15 euro, dokładnie 14,50. Dostaliśmy szaszłyki z kurczaka, z wieprzowiny. Z... Nie, nie przepraszam. A nie, dobrze, z wieprzowiny. Z kebaba, to zdaje się była baranina. No i do tego jeszcze jakieś tam sałatki, sosy i tak dalej. No, pewnie żeśmy tak radę to zjeść. Także naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić. Knajpa, słuchajcie, jest otwarta do drugiej w nocy, pierwszej jakoś tak. Zaje wczoraj była. Także całkiem spoko. A tutaj mamy z kolei kościółek.